Dobra, nie wiem, moi drodzy, co się stało. Ale w jednej chwili mam 160 FPS. Znaczy, podejrzewam, co się mogło stać, bo zmieniłem coś w konfigach. Tylko teraz pytanie, czy nie zwaliło mi to jakości grafiki. Tak, to już oczywiście dołącza, ale sprawdzę zaraz konfigi dokładne, jak się już zaloguję, bo jak teraz kliknę Escape, to mi z automatu go wypierdzieli. Nie, no ale nie laguje już nic. Stabilnie powyżej 60 FPS-ów. 109, 101. Pięknie. Milusia. Dobra, ty już dobijasz, tak? No to myślę, że dzisiaj dalej będziemy budować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno będzie trzeba tutaj delikatnie podwyższyć ten teren, bo wjeżdża się do dupy strasznie. Rowerem się nie da podjechać. Pora sobie tylko przypomnieć, co ostatnio było, bo nie pamiętam, na czym skończyłem. No to i ja nie pamiętam akurat, to akurat nic dziwnego. Znaczy jedyne co pamiętam to strzelba. Świetnie. Zamiast użyć, kliknąłem upuść. Dobra, nie chcę mi się tego wszystkiego klikać. Dobra, jakie questy? Eliminacja. Czy jeszcze muszę wrócić do handlarza raz? No właśnie, teraz możemy w sumie questy porobić. Tak, ale chyba też wolałbym trochę tutaj zacząć budować. Można i tak. Zobacz, jak to wygląda tutaj. Czy ja mam... Nie mam. Mam. Dobra. Czyli tutaj brakuje jednego poziomu. Serwer zakończył połączenie z klientem. Jezu, nie wiem, czy nie kliknąłem przypadkowo Escape. Sorry, aktor. Jeszcze raz spróbuj. Był czysty przypadek. Z tymi blokami, bo to wspinałem się po schodach, to też był przypadek. Misklik. A, tak, no. Tak, to był totalny misklik. Nie wiem, do czego pijesz do mnie w tej chwili. No, ja też nie rozumiem. Ja nie wiem, co ja w ogóle mówię. Późna godzina, 21, nie? Definitywnie. Tak musiało być. Z tą strzelbą to też był przypadek, tak. Jak ja cię zastrzelę z tej strzelby, to zobaczysz. Ja to jeszcze pamiętam. Ze szczelby. Ja to jeszcze pamiętam. Tak, to się długo kraftuje. Ej, przypomnij mi, w którym Bloodmonie mieliśmy już warsztat? Szósty? Dzień? Czyli drugi Bloodmon? Dobra. Teraz jest... Ej, poczekaj. Jest dzień 12. Powinien być Bladno chyba. Kolejny już? Nie wiem. Jeżeli jest 12, no, to chyba powinien być. No właśnie, to mnie dziwi, dlaczego jest 12 dzień. Czasu nie cofałem o nic tych rzeczy. A no, chociaż liczba się świeci na czerwono. No jeszcze nie, bo jest północ. To świeci ja się dopiero później. Ja nie kojarzę, żebyśmy kończyli przed Bloodmonem. No właśnie, ja też nie. Chyba, że tyle trwał ten czas, jak wchodziliśmy w ten wielki budynek. No to aż tyle? No, dwie noce. O kurde, no to faktycznie być może teraz jest Bloodmon. No to co, no to... Nie wiem, chyba nie próbujemy. Nie, próbujemy w nowej bazie. Nie, no to padnie bardzo szybko. To ci od razu mówię. To nie ma sensu w tej chwili jeszcze. Najmniejszego nawet.
Czyli jeszcze robimy sobie w podstawowej, tylko tym razem usunę kolce wszystkie ze środka. Bo jak mnie coś utłucze podczas Blood Moona. Tyle lutu poszło się jebać. Będzie płacz, krzyk. Nie no, jak będzie późna godzina, to nie będzie płaczu i krzyk. No wtedy nie. Znaczy no ja i tak drepizdę, więc to dla mnie akurat żadna różnica. Aktor dołączył do gry. Dobra, mogę w końcu zobaczyć opcje graficzne, jakie są. Wysokie, cienie, dystans cieni, wysokie. Ale nie wiem, tylko te odbite cienie są na niskim. I znając, że się coś spierdolę i znów będę miał low FPS-y, ale chyba nie. 126, 99, 100. Ej, chyba jest w porządku. Chyba się naprawiło. Dobra, myślałem, że to zombie kili. Tak, ja. Dzięki, kurwa. Trup. Dobra, idziemy eksplorować. Myślę, że to jest dobry moment na eksplor. Ja sobie przypominam tutaj, co brałem, co nie brałem, co robiłem, co nie robiłem. Bo mi się to myli z innymi światami. Jakbyś nie grał sam. No testuję sobie różne możliwości. I tak umierasz. Nie, akurat na innych nie umieram, a tutaj tylko umieram. No bo tutaj jest ciężko. Tam też daję sobie wyzwanie, ale może nie wiem. Nie aż takie na pewno. Ale może niektórych ustawień tam nie mam włączonych. Przykład? Konkretnie nie wiem, nie pamiętam. Zmieniałem tam do takie, które mówię, które pamiętam, a resztę... Nie wiem, na jakim poziomie zombiaki były ustawione. Tutaj jest na wojowniku chyba. No to też gram tam na wojowniku. No ale wojownik tylko i wyłącznie daje... Silność zombie, silność, wytrzymałość. Dobra. Idziesz? Mhm. I może jedyne co tam mam, tak jest Blood Moon, to mam 32 na osobę. Czy akurat Blood Moon tutaj, to my przeżywamy bez problemu. Mhm. No serio, mi chyba się FPS-y poprawiły. Bardzo miło. Zwiedzamy ten budynek. Ajax. Patrz, no zaparkowałem pięknie. Ja tutaj postawię. Mój jest postawiony naprawdę, a twój nie, twój leży. Halo, halo? Oho. Oho! Oj, się kurwy obudziły. A ten to ma jakąś padaczkę. Dobra, zostawię ci go. Mały zestaw do chemii. Poradziłeś sobie? Mhm. Tak, aktor, rozwalaj wszystko, kurwa, na swojej drodze. Tylko sprawdzałem, czy nie ma coś z obrazami. Wiem, żartuję sobie tylko. Staraj się skrapować wszystko, co widzisz. W sensie, co ci jest niepotrzebne, tak czy inaczej skrapuj. Medykamenty. Oho. Dasz sobie radę? Powinienem. Coś słyszę tu jeszcze, że idzie. Dwa padły. Gdzieś to tam się coś tłucze. Tu w tym pokoju. Dasz radę? Mhm. To jeden jest ten duży, uważaj. To u mnie jest! Nic go nie ma. I mała gnida, turlająca się. Więcej kremu aleosowego, świetnie. Było warto sprawdzać. Łuka górnicza poziom 4. Odblokowuje Blackstrap MacMenu. Super mocną kawę pobudzającą na długie godziny, która rozgrzałaby nawet kopacza przerębli. Świetnie. Biorę. Nie chciałem tego Blackstrapa. Jednego nawet wydropiłem gdzieś. Ty masz jakiś safe? Bo warto rozwalać te.
Nic takiego wartego. Dobra, Stara ja już idę na górę powoli, więc... gotówka i grabasz. No to dla mnie faktycznie bezużyteczne. No. Kurwiszcze chyba z góry będą lecieć, uważaj. Klucz poziom 6. Ło, jaki lag spike. Bania! Biblioteka. Dajesz sobie radę? Pewnie. Jak ciebie nie ma w pobliżu, to jak najbardziej. Czy mi się nie boję, że ktoś mnie w łeb walnie? Dwukrotnie większe te schematy, czy schematy, te dodatki do ubrań mogę wytwarzać. Bujeczki, świetnie. Się przyda. To się bardzo przyda, bym powiedział. Uskryję jedno, ale słaba ta biblioteka. Lipa. Tu byliśmy. Będzie bania? Bania! Po cichutku, pomalutku. Coś tam po cichu robisz? Znaczy wiesz, no jak mogę kogoś wyciąć z dystansu, to pewnie, że lepiej z dystansu. Niż potem płakać jak ty. O, nie mam życia, nie mam życia, nie mam życia. No to ja na całe na biało. Dobra, idź tam, lutuję, się przebiję tu znów. Dajesz AD? Mhm. Jeden spadł na dół. No to uważaj, żebym dupy nie zrobił. Zabity. Lodówka. Bo ty tam jesteś koło kafeterii chyba, tak? Mhm. Nie to żeby coś, ale może byśmy się do party dodali? To czekaj, to zaraz. Ja już wysłałem. Czekaj, bo teraz to mi chyba coś... Au! Oj! Pomóc? Może nie to, że pomóc, ale... Krzesło mi uratowało. To jest kurwa silnik. I agregat. Kolejny silnik. Uratowało go krzesło. Zobacz jak. Wow, wytrychy. Mógł umrzeć. Nie umarł. Żyje dalej. Zabili go i uciekł. Zgubił się. Zabili go i uciekł. Za światy. Zniknął im. To co, nikogo? Zdarzały ci się tutaj sejfy z obrazami, czy coś? A właśnie ten jeden, który ci mówiłem, znalazłem za obrazem. Które ty mówiłeś, że ja niszczę sobie i co i... Znaczy nie, po prostu byłem ciekaw, czy tutaj w szkole też tak jest. Historii wyjścia na dach. Pytanie, czy coś tam jest na tym dachu? Zaraz się przekonamy. Ja już tam się nie pcham. Jakby co, to się drży i... Wierz mi, że będę. Zombiaki są. A, do party. No chyba nic nie ma. To się nie ma. Trochę zombiaków, ale... Niby ekspy. No ale ty też dostajesz. Mhm.
Torba sportowa. Cały chuj w niej. Nie było warto. Stanowczo nie było warto. No, bo szkoła dobra. Jakaś lipna. Ej, a to jest jakieś zejście. Tylko ja chyba sobie zrobię taki myk. Bo mnie to kiedyś zabije. Ale co? Bo pistolet miałem pod jedynką. Zamiast siekiery. No to... I znów nie wziąłeś ani kanapki, ani mocniężonego świecznika. Czemu ty to omijasz? Jakie gdzie? Buty też. Tutaj było. W tym pustym wózku. Ja nawet nie wiem. To tu nas chyba nie było nawet. Kapusta. I oczywiście aktor mi się wpierdolił. Bluting. Nie, chyba tu już nic nie pominę. No tam już nie. Pytanie, czy tu nic nie ma. To jest wyjście już ze szkoły? No to może tak być. A nie, dalsza część szkoły. Bym pomógł, ale może nie, bo... A ty masz ten łuk prymitywny, czy... Cały czas. No popatrz, co leci. Aż dostałem po łbie. Ty, tego zombiaka jeszcze nie widziałem. Było szybkie. Bitumiczne. No ja na razie to zbieram. Jak nie będę już po tym miejscu na coś, to wyrzucę. Bo nie wiem, czy to się opaca nam zbierać. Znaczy to się potem chyba z tego się opony robi, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien co do tego. Mówię, na razie biorę. Na razie mi to nie przeszkadza, więc... W sumie why not. Ja tu wchodzę. To jest moje miejsce na ziemi. Dlaczego? Od chuja lutu. No, wtedy to każdy tam by wchodził. Nie wiem, czy tutaj nie ma min. Ani mi się masz, wolno mi stąd, moje. Ale ja tylko patrzę. Moje! To sobie idę. Zombiaki. Wojskowi! Widzę, trochę tego tam masz. Chętna pomoc? No raczej nie inaczej, aktorinka. To jest ten pojebaniec. Kurwi kłaki, dziękuję. Jak będzie amunicja, to ci odpalę. No i nawet jest. Skórzany pancerz, schemat. Maczeta schemat! Holy moly guacanoli! To chyba jakbyś wszedł w ostrze. No ich pewnie będę. Bateria akumulatorów schemat i igłonitka czwarty tom, ale to chyba już mam. Za moi referencje. Czemu? A, że maczeta! Bo tam też maczety. Fakt, fakt. Mam jeden wytryk. Zobaczymy, czy mi się udało otworzyć skrzynię. Nie udało się. Czyli dyszka do rozbijania. Dobra, to ja popatrzę. Ty to na... W ogóle tutaj się nie zbliżaj. Okej, okay, to ja tylko popatrzę. Tak... Nawet tutaj... Nie, tak to nie widzę. Ja się na ciebie patrzę. Ktoś mi chuj nie podbiegł tu tylko. To co podcast robił. No już 6000.
Jestem ciekaw, czy dzisiaj ten Blood Moon będzie, czy nie. Bo naprawdę aż mi się nie chce wierzyć, że my tyle czasu spędziliśmy w tym budynku. Aktor, nie zbliżaj się. Ja tylko mogę przyjechać aż obok. Otworzyły drzwi wszystkie. Tam jest wyjście już? Mhm. 1500. O, wilczek. To dawaj na mięso go. I to dwa. No to kurde. Tutaj, nie, wiem, że lutujesz, ale... Taktyczny karabin automatyczny, schemat. 15 wytrychów. Metalowe kolce, modyfikacja. Żelazna rękawica. Amunicji sporo, trochę HP, znaczy HP, bandaży. Bramo, sporo mi wleciało, to się cieszę. Dwa headshoty. Dobra, chodź i co zbierzesz, jak go skurujesz. Tak, ja mam 7 przeciążenie. Już jak tam to zbierasz, to wysita. Chcesz żelazne rękawice poziom drugi? Żelazne. Czekaj, rękawice możesz pokazać. Już ci daję, czekaj, bo naprawiałem swoje, a użyłem tamte. Nie, bo mam... Te są cztery. Lepsze w teorii. A który poziom? Drugi, ale są lepsze. Znaczy i tak założę, bo mam swoje zniszczone. A masz igłę i nitka poziom czwarty? Chyba nie. Dobra, dałem ci chyba wszystko, co chciałem dać. Faktyczny karabin automatyczny też dałeś, to robię. No tak, dałem ci to. No bo jak ty idziesz na tą, to... Szukaj wszystko tu już, czy nie? Tak. Bo przynajmniej tak myślę, bo obchodziłem tam trochę. Dobra. Tu już nic nie ma. Tylko pojechałbym do bazy, bo... I tak nasze rowery są z tej strony. Ty, tu nas nie było. To co, już sobie oblutujesz? No chyba. Trochę błotnistej wody, trochę papieru, którego nie potrzebuję, ale i tak zbiorę. Dobra. Kurde, to bym już rozebrał z chęcią. No, nie opłacało się. Dobra, gdzie jest tu wyjście, bo już nie pamiętam. A, tu jest wyjście, dobra. Ziemię załatałeś, czy... Tak, bo tam było tak nierówno, że się nie dało podjechać w ogóle. O, wilk! Aktor! Co? A nie, dobra, nie zainteresował się mną, bo przyjechałem obok niego. A co, już do mnie chciałeś? Nie, wiesz, jechałem na rowerze i byłem przy domu, więc w razie czego byś wyskoczył i go zabił. Kurde, nie chciałem tego tak zrobić. Klucz poziom 6, taki do samochodów. Też mam. No, no to git. To zostaje, to zostaje, to zostaje. Tylko sprawdzę, czy ja dobrze audio nagrywam, bo zaraz się zirytuję. Dobrze. Uff. Myślałem, że spierdzieliłem. Słyszę wilka. No bo jest u nas przed domem. Widzę. Teraz już nie. No już go nie ma. Oho, drugi bieg. Na wse radę, wierzę w ciebie.
Level! Ile ja mam w ogóle punktów? Dwa punkty. Ty to po jednym punkcie za level teraz leci? No to nie za ciekawie. Teorii. Mógłbym iść teraz na atrybut zwinności. To ty myślisz o jakichś zmianach atrybutu? No co ja na razie dałem? Tak naprawdę tylko i wyłącznie seksualny tyranozaur. Tyranozaur, przepraszam, muł pociągowy. Mistrz kuchni, jeden poziom, którego pewnie będę resetował. Sztygar to ma wygar, bogaty złoża, no bo tu planuję raczej iść w kilofy. No i dałem też w kartę, ale to też chciałbym zrecytować, no bo to robiłem w sumie tak na szybko tylko i wyłącznie. Tu sporo punktów straciłem na to. I tyle. Najbardziej teraz w zwinność chciałbym iść. Dobra, to idzie do sprzedania. Możemy skrapować, no problem. No właśnie, jak zrobić te dodatkowe sloty? Kurde, nie pamiętam. W ubraniach? Nie, to nie jest to. Gdzie to może być? Tu kilofy. Miejsce? Nie. O którymś miałem chyba. Kieszeń na pancerzu, aha. Kieszeń, dwukrotnie. A, ale to trzeba zrobić w workbenchu. Ale w teorii stać by mnie było. Aktor, weź zrób workbencha tutaj. Stać się. Wydałoby się. Czy workbencha mogę zrobić? No to zrób. Nie, tak myślę, patrzę na te materiały. No co nam potrzeba? Workbench. Te części samochodowe, młotek. Młotek do gwoździ jeden. Klucz. Młotek mam. Kurwa, nie mów, że klucz potrzebny jest. Ja pierdolę, jeden zeskrapowałem. Klucz mam przy sobie. Ale ten zwykły, mały level? Szósty. To nie szkoda ci? Tam. Tak się jakiś znajdzie podczas wyprawy. No to młotek mam. Resztę masz już, czy nie? Te części samochodowe musiałbym pojechać przemieć. Mam. Ile ja tam było tych części? Tutaj nie pamiętam, czy 25 czy 35. 20. Co tam jeszcze było? I drewno, ale drewno już mam. A żelaza nie było? Kutę żelaza, ale kutę żelaza już chyba mam. Ile tam było? 20, a 24. Dobra, to ja zabrałem z tamtego jeszcze. Tylko jeszcze kuźnia by się przydała tutaj. No dobra, to zaraz ogarniemy. Masz to. Pozostaw tak tutaj gdzieś w rogu. Jeżeli chodzi o forża. Kamyki, gleba, skóra. No to ja zrobię forża. Dobra, 4 minuty i będzie. 4 minuty? Mhm. Pojebało ich? Taśma hydrauliczna. Czy ja mam taśmę? To jest pytanie. Mam. Chyba to ja mam na forżu 30 sekund. Ale mgła. No trochę zamgliło.
tutaj wstawisz je czego? No to będzie tutaj trzeba trochę tego żelaza i gliny. No glinę mam. Ja to szkło tam wpierdzielę, bo tego szkła chyba też trochę mam. Nie, nie mam szkła. No łupek bitumiczny, co się dało z niego robić? A benzynę i ropę. To ten łupek taki bezużyteczny nie jest. Czekaj, bo jest 6. Dzień zaczyna się o 10. No ale my się i tak nie boimy. Znaczy nie mówię tutaj o wychodzeniu i tak dalej. Tylko ogólnie czas jest 6, czyli trochę czasu jeszcze jest. My głównie się ogarniamy, nie wiem, kolce i tak dalej na Bladmon. Nie, czy... tam to się nie opłaca. Tam to myślę, że damy radę bez problemu. Czy nie wiem, questy, jakieś lutowanie. To znaczy tak, jeżeli chodzi o lutowanie, to jak najbardziej możemy tam sobie podejść i coś polutować. Jestem za. Zobaczymy. Znaczy ja bym sobie zrobił od tego. Co? Od handlarza, nie? No właśnie, ja mam w tej chwili sporo do sprzedania. Bo zobaczyłbym w sumie od kiedy mogę mieć questy tieru numer 3. No to przejdziemy się teraz do niego. Masz może zestawy naprawcze? Mało, ale mam. A ile? 4 sztuki. Miałbyś 2 dać? Jak ty się wypłacisz, to ja nie wiem. Ile tego workbencha jeszcze zostało? Patrzę 30 sekund. Chwilowo jestem bez broni, bo jak mi się robi workbench, to mi się nie naprawia. No tak. No to ja wiem, amigo. Dobra, i czekaj, workbench tutaj obok forge'a. Po prawej stronie, tak. Jej, brama. Ja mam sprężyny. Zapewne je skrapowałem zamiast siebie. O dziwo nie. O dziwo nie. Kieszeń. Trochę potrzeba. Ja mam skóry, to jest... O, twoja skóry mam, panie. Taśmy, 2 mechaniczne części, zestawy do szycia. Mechaniczne części jeszcze potrzeba. No fajnie by było podczas takiej eksploracji znaleźć sama do strzelby. No. Przydałoby się, nie powiem, że nie. Bo karabiny to głównie... No, czekaj, który mam poziom karabinów? 3. Teraz nawet nie wiem, czego szukałem. Kurwa. Taśma hydrauliczna. Przepisy. Mogę już robić strzelby na poziomie 5. Klej i tkanina. Klej. Nie ma, tkanina jest, to klej. No jest coś tam. Klej. Taśma, nie klej, kurwa. Ojebało mi się. Zdyszkę zrobimy. Coś jak to tłuczyć, to zabić. Gdzie się tłuczy? Na zbożu. Kieszeń. Resztki polimerów.
Ej, bo słyszałem, że coś się tłucze, wychodzę. Nadal się tłucze, słyszę. I po lewej stronie bardziej musi być. Patrzę po rogach, nic nie ma. Musi być. Ale tutaj pewnie. Dzięki. Headshot. To jest dwukrotna już. I to też mogę włożyć, dobra. Czyli potrzebuję tak, raz. To się da? To się nie da. Headshot. To się nie da. I też się da. Ale ja w hełmie da się mieć kieszeń. Czyli tak, dwa. Czy dwa, raz. Dwa. Trzy. I cztery. Już teraz przeciążony nie powinienem być. Jak tak fajnie wyjść, postrzelać sobie do zombiaków. No na pewno. Testuję sobie odległości. Jeszcze jeden został, tak? Tak. Też traktor? Czekaj. Wróciłem koło workbencha. Zawsze coś. Przydałoby się, że on też sobie nowy pancerz ogarnął. Jeszcze sprawdzę, czy mogę to zmodyfikować. Mogę! Ej, to już będę miał chyba full. Tak, będę miał już full. Nie mam żadnego przeciążenia, wyku. Dobra, zakładam kieszeń na pancerz, modyfikacja na buty. Możesz do ubrania sobie modyfikacje wytworzyć. Wiem, tylko... To jest świetne. Tylko nie mogę sobie teoretycznie pancerza naprawić. Mogę, tylko musisz nie musisz mieć czy... skrapa. A, muszę mieć tego zestaw naprawczy, nie, ale... skrapa. Dlaczego do skórzanego pancerzu chronić? A, do skórzanego. To nie. To sorry. Nie zrozumieliśmy się. Zestawu nie mam, ale mi się nie opłaca szczerze naprawiać aktualnie. No, i teraz ja sobie mogę latać. A, właśnie. Muszę tak wziąć kasę, jak idziemy do niego. Dawaj. Ja już jadę. Jadę. Tylko wiesz, tylko on już się otwiera, czy on się... No to sobie coś polutujemy w międzyczasie. O no! Pyk! O nie, nie trafiłem. Pania! One są za proste jakieś. Dzień 12, Blood Moon jednak. Pyk. Gdzie mam rower? Nie wiem. Właśnie też nie wiem, bo w skrzynkach go nie mam. Może go zeskrapowałeś? No nie, wszystko włożyłem do skrzynki. No aktor, no ja ci nie zabrałem, ja mam swój niebieski cały czas. Dobra, mam tutaj. Nie obrażaj mnie, proszę. Złodziejem nie jestem. Znaczy, no wiem, bo twoja postać nie wygląda na taką. Bazując po jej wyglądzie. Nie skomentuję tego dla własnego bezpieczeństwa.
Zobaczymy jak z FPS-ami, jak będę jechał. Na razie poniżej 70. No, a dobra, spada już 45. Czyli nie pomogło chyba. Chociaż nie, dobra, pomogło. Kulcienie są włączone teoretycznie. Handlarz się otwiera, o której? Nie wiem, dlatego właśnie jadę sprawdzić. Można sprawdzić, czy jak będzie się wjeżdżało w jego teren. To czy się teleportuje? W sensie, jak teleportuje, to można tak cały czas sobie jeździć, fajnie patrzeć, jak się cofa niczym w portalu. Albo jechać i lutować. U, ale ja ten domek znam, bo to jest ten nasz domek. Ja tam sobie wejdę, bo wiem, gdzie jest safe. Tylko tu też były pojeby. Serio? Ja może sobie zajdę do domu tutaj obok. O, aktor, tu jest chyba coś więcej. Ej, tu jest randomowo generowane jednak, okej. Nie jest to to samo. Cię zajebać mi musiał łeb jeszcze. Akumulator mi jest niepotrzebny. To jest spoko. Tak, tu jeżeli chodzi o loot, to jest znacznie inny. Znacznie inny. Tam ktoś coś napisał. Dobra. Telefon sprawdzony. Komentarz został pomyślnie dodany. Zaiste. Części stalowego młota rozbiórkowego chcesz? Część, no, części to zbieraj zawsze. W sensie nawet na sprzedaż jeszcze tam fajnie się sprzedaje to. Ej, kurwa, żabka, rele, kum, uspokój się. To słabe. Leżeć się. No cóż, cwaniaczek leżący, no. No klej to ja zawsze z chęcią wezmę. Kawkę tym bardziej. Już wylutowałeś tam? Nie, jadę do bazy po szyny. Okej, rozumiem. Potrzebne są pytania? Nie, żadne. Lut zebrałem, ale przy zaskakiwaniu. Geniusz. Oczywiście nie wliczyło mi, że ustałem na tej jak onej bramce takiej. Aktor, powiem ci tak, w naszej bazie jest jeden secret najprawdopodobniej. Znalazłem znoszony pancerz 6 poziomu. Wow! I trzeci poziom ulepszenia kieszeni. Fajnie. Elegancko. Mamy ukryte pomieszczenie na 100%. No to wiadomo, co będziemy robić podczas Blood Moona. No to na pewno. No to jadę sobie tylko założę szyny i wracam do tutowania. Ale nie spodziewałbym się, że przypadkowo to odnajdę. Ja pierdzielę. Taki totalny fart. Wiesz co? Tak, bo mnie ten super, hiper, zajebiście mocny zombie goni. Pojebaniec.
że jak chcemy już faktycznie tam przy, na tej bazie tam jakby wjeżdżać, nie? Faktorek, poczekaj chwilę proszę. Mam Dobra. Problemy i to mocne. Dobra, po problemach. No mów. Nie, że powinniśmy usunąć to takie drewniane podłogę z bramy. A, wiem. Wiem. No to usuniemy. Dobra, gips, 25 minut. Kurwa, coś mi tu zaraz wyleci. To akurat tak się nie patrzę, jestem pewny. Kurwa, naprawdę. Ale jesteś czasem pojebany, zombiaki. Znów oczywiście mam modu shotguna, którego nie posiadam. Mam pytanie. To drewno to już mogę usunąć? Które drewno? Tą podłogę drewnianą. Bo to przeszkadza jak się wjeżdża tak, rowerem. Tak. Magnum 44 schemat. Ty bierzesz sobie, czy mi dajesz? No właśnie, nie wiem, chyba se sobie wezmę. Chyba se sobie wezmę. Zależy, jak chcesz. Oj, o, żelazne narzędzie schemat, ale to już mam. Ja muszę zobaczyć. To jak chcesz, to możesz w sumie ty robić. Ja nie wiem, czy ja przypadkiem pistoletów nie mam na jakimś niskim poziomie. No, drugi. Zobaczymy, tak. Aktor, dogadamy się. Nie, ale teraz jak się ma full to EQ do dyspozycji, to jest kurwa po prostu coś pięknego. To jest coś pięknego. Tu gdzieś był chyba safe. Chyba schematów więcej niż w bibliotece znalazłem teraz. Kijem go tu pałką, tom drugi i piąty. Który to jest, ja nie wiem. Wiecie, jak dbać o kij. Nie, to nie to. No i nie widzę tych książek. A dobra, widzę. Kije w dłoń. Dziennikówcy tom piąty. To też już mam. I te dwa wezmę. Dobra, to biorę sobie te dwa narzędzia i resztę. Nie wiem, czy to miałem, ale chyba nie. To wszystko. Tu był chyba. Ło! Gruba zjebany.
On. Pistolet poziom drugi. Normalny. Ja wydawało mi się, że tutaj był jednak safe, a jednak safe'u nie ma. Czyli mi się pojebało. Ale świetnie wyglądam. Kurwa, sobie zostawiam. Genialnie. Albo gdzieś ominąłem to wejście na strych, albo nie wiem. Znaczy na strych, na sejfu. Nie wejście, tylko ogólnie. Więcej was, więcej was. Nie wiem jak, ale okej. Nie ma. No jak, cheater? Co za cheaterskie nasienie. Już? O, jeszcze ta pani. Wygramy. No, ale mnie pociechały. Dziadostwo, tyle tego było tutaj, że to szok. Ale widzę, że schemat pomieszczeń jest identyko. Aktor, ty żyjesz czy nie żyjesz? Żyję. Sorry, nie odzywa się, bo tam ogarniałem trochę. Skupiałeś się. Znaczy nie lutuję, ale ja nic, tylko no. To ja jak najbardziej lutowałem. Kurde, za dużo rzeczy mam. Tylko mogę użyć. Mam za dużo rzeczy. O wiele za dużo rzeczy. Ja patrzę, czegoś nie zapomniałem. Czy coś wziąć, czy nie. Nie lubię zostawić rzeczy. Kurwa, nienawidzę zostawić takich rzeczy. Ogólnie, byle co, nie lubię zostawiać rzeczy. Żelazny młot rozbiórkowy poziom 6. No taki już mam. Jakieś dupne śmieci. I to rozwalamy. Coś mi się chyba próbuje dostać na górę. No i co my tu w środku mamy? Żelazołamacz modyfikacja, trochę apteczek, naboje do strzelby standard. Części maczety. Znaczy tutaj amunicja do strzelby, jak tak zauważyłem, nie? To lecą jak cukierki. No. To też zauważyłem. Znaczy inna amunicja to jest jakby... Jest taka, jak znajdziesz, to jest takie wow.
Tak, znaję, że strzelb to jest takie trafiło się. Wiesz, no, zależy jak leży, nie? No ty akurat strzelasz z tej strzelby, to tobie się to przydaje, no już nie mów, że nie. No przydaje, tylko mówię jak jest, nie? No tak ty mówisz, no to ja już ci nie daję, pierdolę. Nie, że ja mówię, tylko jak ogólnie, jak tak się idzie momentalnie, nawet jak się z tej strzelby nie korzysta, nie? Wiesz, ja to mówię mech, no bo nie mam strzelby i jest mi to niepotrzebne i dlatego mówię mech. Ja tam jak kto... Ty strzelbę masz, więc ja nie wiem, czemu ty mówisz mech. Może strzelba nie jest jakaś super idealna i tak dalej, aczkolwiek, no... Jakąś robotę robi. Tutaj był chyba safe. No przekonałeś się, jaką robotę robi. Zczyściło ci 60 HP. Chcesz dalej brnąć w ten temat, aktor? Chcesz mi przypominać to, co zrobiłeś? Czy jesteś tego pewny? Kurde. Jebałem się do dziury. Au. I na kolce. Jadę w końcu do NPC-ta. Jakbym wziął łopatę, to bym pewnie skarb wykopał, ale nie mam łopaty. A gdzie jesteś? Znaczy zaraz będę koło NPC-ta, co? No z łopatą jadę. Zaraz możemy po ten skarb podjechać. Ile FPS-ów? 55, 65. No to tutaj miałem znacznie mniej FPS-ów wtedy. Jest lepiej. I wiem, że chyba musimy wysadzić ten duży budynek, w którym byliśmy. Po pierwsze chcę zobaczyć, jak się rozpada. Po drugie, możliwe, że zmniejszy mi to lagi. Jest jakiś zbugowany. Po trzecie, mniej zombiaków. To też. Tak, bo wyjeżdżam za jego strefę i mam w jednej chwili... O, jeszcze nie. No dobra, nie. Nie mam więcej FPS-ów. Ale jak się na niego patrzę, to jest dramat. Bo to miasto, coś jest z nim nie tak, definitywnie. Łosiu! A to co? Kiedy lutowanie kolejnego miasta? Nawet jak tego nie mam zlutowanego. Nie wiem. Bo tego nawet do połowy nie zlutowaliśmy. My nawet w jednej piątej tego nie zlutowaliśmy, aktor. Zabiłem Jelona. Jakiego Jelona? Jelon. Jelon Musk? Tak. Jelon ma dużo mięsa pewnie. No i już nowy tytuł, nie? Jelon Musk. Ile kości z niego leci? Tłuszczu, ale... Nie mogę go wziąć niestety. Oj! Ale Kelvin w tym The Forestie to fajna postać, nie powiem. Świetna. I pali się i normalnie jeszcze ci kciuka pokaże. Właśnie sama ta mimika twarzy tego Kelvina to jest dramat w tej grze. Normalnie chłop się pali, a on jest okej. Okay. Wiesz, nie chodzi o to, że on się pali i jest okej, okay, no bo wiadomo, gra mogła tego nie uwzględnić, ale... Każesz mu zrobić coś, mina, o Jezu. Każesz mu odpocząć, mina, o Jezu. Każesz mu zostać, mina, o Jezu. Każesz mi się schować, mina, o Jezu. Ej, pali się, jest okej. Okay. Tak, jest okej, okay, kurwa, no to jest... Oj.